socjaliści nie wierzą w jednostkę. Liczą się dla nich masy. Tak samo postrzegają gospodarkę. Sukces gospodarczy nie ma być wynikiem pracy jednostek, lecz centralnego planowania. Dlatego pojawiają się zakazy i nakazy oraz system redystrybucji dóbr. Pomysł na wprowadzenie centralnego sterowania gospodarką jest bardzo stary. Sięga co najmniej 3 tysiąclecia przed naszą erą i panowania 3 dynastii z państwa miasta Ur. Nie wiecie, gdzie leżało Ur? Nic dziwnego. To państwo padło pod ciosami sąsiadów, bo jego gospodarka, centralnie sterowana przez kapłanów, była niewydolna. Ale nie musimy sięgać do starożytności. Polska Rzeczpospolita Ludowa była jednym z państw bloku komunistycznego. Panowała tam gospodarka planowa, zarządzana przez biurokratów. Dlatego musieliśmy borykać się z problemami nieznanymi w świecie kapitalistycznym. Takimi jak na przykład kartki na wódkę, czy kolejki po mięso. PRL nie potrafił nawet wyprodukować odpowiedniej ilości papieru toaletowego, który uchodził wówczas za towar luksusowy. Nic dziwnego, że komunizm przegrał z kapitalizmem nie na polu bitwy, tylko w starciu gospodarek. Jednak ludzie rzadko uczą się na błędach, szczególnie cudzych. Dlatego dużą część nieudanych pomysłów komunizmu próbuje powielić Unia Europejska. Unijni biurokraci wierzą, że lepiej niż my zatroszczą się o nasze pieniądze. Robią to znacznie sprytniej niż socjaliści ze Związku Radzieckiego. Wprowadzili system zachęt zamiast systemu kar. Są nimi dotacje przeznaczane z unijnego, a zatem naszego portfela na różne aspekty działalności. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Hania była bezrobotna. Szukała pracy, ale nie mogła jej znaleźć. Jednak dowiedziała się, że w Powiatowym Urzędzie Pracy może otrzymać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej. Poszła na kurs, złożyła wniosek i dostała 40 tysięcy złotych. Miło, nieprawdaż? Nie do końca. W małym miasteczku, skąd pochodzi Hania, była już jedna kwiaciarnia. Prowadziła ją Ola. Ola nie dostała pieniędzy za darmo. Musiała je zaoszczędzić. Dlatego jej kwiaciarnia nie była taka ładna i dobrze zaopatrzona jak kwiaciarnia Hani. Ola wkrótce zbankrutowała i poszła pracować do marketu. A co z biznesem Hani? Nie pociągnął długo. Dochody z kwiaciarni nie spełniły oczekiwań Hani. Dlatego, kiedy skończyły się pieniądze z dotacji, zamknęła interes i wróciła na bezrobocie. Reasumując, wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy, w zamian za co mamy jedno miejsce pracy mniej. Weźmy drugi przykład. Heniu jest rolnikiem. Przed wejściem Polski do Unii siał owies i sprzedawał go korzystnie do lokalnej stadniny. Ale już tego nie robi. Nie opłaca mu się. Teraz Heniu sieje takie uprawy, do których dopłaca Unia. W zeszłym roku zasiał łubi i świetnie na tym zarobił. Potem zaorał pole, nie zbierając nawet plonów. To samo w sobie nie jest złe. Jest na swój sposób zabawne. Ale przestanie być zabawne, gdy zabraknie unijnych dotacji. Wtedy okaże się, że europejscy rolnicy nie potrafią wytrzymać konkurencji ze swoimi kolegami spoza Unii. Może nawet nie będą potrafili racjonalnie gospodarować. Utrata niezależności od importu w tym istotnym zakresie jest oczywiście co najmniej niepokojąca. Jak więc widzimy, dotacje są kuszące, ale w dłuższej perspektywie stanowią dla gospodarki truciznę. Dotacje dotacjami. Ale nie zapominajmy, że biurokraci kochają wszystko kontrolować i nadzorować oraz regulować. Ostatnio zabronili nam jeść peklowanej golonki. Ale dlaczego? Czyżby peklowana golonka wpłynęła na ocieplenie klimatu? A może negatywnie działa na politykę równości płci? Biurokraci zakazują różnych rzeczy, bo mogą. Nie potrzebują do tego żadnych racjonalnych powodów.
No chyba, że spoglądając tło wydarzeń, zobaczymy pieniądze. Prawda jest taka, że każda biurokracja w pierwszej kolejności zajmuje się tym, aby udowodnić, jak bardzo jest niezbędna. Tworzenie idiotycznych przepisów i regulacji jest znakomitym na to sposobem. Polityczna poprawność doskonale zakłamuje rzeczywistość. Możesz dojść do momentu, w którym nie wiesz, co jest dobre lub złe i nie wiesz, co to jest rodzina. Nie na darmo rodzina jest nazywana elementarną komórką społeczną. To w rodzinach rodzimy się, dorastamy i otrzymujemy wychowanie, które kształtuje nas na całe życie. Dlatego rodzina jest przeszkodą dla budujących swoją utopię eurosocjalistów. Stąd wsparcie dla wszystkich projektów skierowanych przeciwko rodzinie, począwszy od tzw. małżeństw osób homoseksualnych, na mordowaniu nienarodzonych dzieci i osób chorych lub starych skończywszy. Doszło nawet do utworzenia pseudonauki pod nazwą gender. Jej celem jest kwestionowanie tradycyjnych ról płci. Oczywiście nie jest to żadna prawdziwa nauka, to tylko rodzaj ideologii, bardzo mocno eksponowany przez wąskie, ale krzykliwe środowiska feministek, wspieranych zresztą z naszej, czyli unijnej, kasy. Z równym skutkiem moglibyśmy wspierać na przykład astrologię. Walka z rodziną jest zresztą typowa dla wszystkich socjalistów. Przykładem tutaj niech będą kibuce, które funkcjonowały głównie w Izraelu. Przykład wydaje się tak odległy, że aż nierealny. Jednak kibuce to całkiem świeża historia. Co więcej, to właśnie kierunek, w którym zmierza Unia Europejska. Zasady życia w kibucach przypominały w pewnym stopniu niektóre postulaty utopijnego komunizmu. Choć ich założyciele nie odwoływali się do tej ideologii, w kibucach negowano istnienie tradycyjnych ról płciowych. Odbywało się to przez maskowanie cech płciowych za pomocą luźnego ubrania, wykonywanie tradycyjnie męskich prac przez kobiety oraz na przykład unikanie stosowania makijażu. Ciąża i poród były traktowane jako jedyna, narzucona przez biologię, aktywność odróżniająca kobiety od mężczyzn. Jednak wychowywanie dzieci nie było postrzegane jako rola kobieca. Miało być realizowane przez wszystkich. Unikano więzi z dziećmi przez używanie zwrotów mój syn lub moja córka. Kobiety były zachęcane do karmienia każdego dziecka w jego okresie niemowlęcnym. Nie tylko urodzonego przez siebie. Usiłowano przekierować uczucia indywidualne, takie jak miłość między kobietą a mężczyzną, czy miłość macierzyńska, na uczucia wobec wspólnoty. Indywidualizm był traktowany jako defekt moralny. To bardzo drastyczne. Jak zakończył się ten eksperyment? W dłuższym okresie ten system nie został utrzymany. Obserwacje dokonane w kibucach pokazały, że po pewnym czasie społeczności powróciły do tradycyjnych ról płciowych. Powrót do tradycyjnego podejścia w stosunku do rodziny był w tym przypadku tym bardziej zdumiewający, że nie był to bunt pokolenia wychowywanego w tradycyjny sposób, tylko pokolenia kobiet urodzonych w kibucach i wychowywanych w skrajnie feministycznym środowisku, które prowadziło kontrrewolucję wobec kobiecości. Gigantyczny eksperyment społeczny zakończył się totalnym niepowodzeniem. Kolejna utopia okazała się mirażem. Jednak socjaliści nie uczą się na swoich błędach, dlatego są zmuszeni do ciągłego ich powtarzania. Co więcej, powtarzają je na nasz koszt. Skądinąd stawianie tezy, że agresywne feministki reprezentują wszystkie kobiety, to fałsz. Tak samo jak stawianie tezy, gdzie odrażający działacze ruchu LGBT mają reprezentować wszystkich homoseksualistów. Większość z tych ludzi chce po prostu normalnie żyć. Jednak zawsze znajdzie się ktoś, kto postanowi zbić na tym polityczny kapitał. Zresztą mniej lub bardziej udolnie. Dajmy im mówić. Czy ma pani dzieci? To jest moje osobiste pytanie i nie odpowiem na to. Na pewno dokonałam 6 stycznia aborcji. Słucham? 6 stycznia dokonałam aborcji. Chce pani coś więcej o tym powiedzieć? 6 stycznia dokonałam aborcji, bo miałam do tego prawo. Taka była moja decyzja. Każda kobieta, która podejmie decyzję o tym, że chce dokonać aborcji, powinna mieć do tego prawo. Ja skorzystałam z tego prawa. W jakiej formule? Nie rozumiem. Jak pani przeprowadziła tę aborcję? No to jest moja prywatna sprawa. Ale jednak o tym, że przeprowadziła ją pani, zechciała pani powiedzieć, więc może powie pani słowo więcej. Nie zechcę. W którym tygodniu ciąży pani była? Nie odpowiem na to pytanie. Czy to była pani pierwsza aborcja? Nie odpowiem na to pytanie.
Trudno prowadzić debatę publiczną, gdy się nie rozmawia. To jest właśnie obraz poziomu intelektu europejskich piewców postępu. Europejscy socjaliści walczą z rodziną, ale to, co mają do zaoferowania w zamian, jest zwyczajnie żenujące. Rządzą nami socjaliści, którzy nie wahają się sięgnąć do naszych kieszeni, by realizować swoją utopię. Kierowana przez lewicowych fanatyków Unia zamienia się powoli w dom wariatów. Jednak to, co dzisiaj jest zwyczajnie śmieszne czy kuriozalne, jutro może być dla nas wszystkich realnie niebezpieczne. Może nadszedł już dzień, kiedy warto rozważyć, czy projekt pod nazwą Unia Europejska ma jeszcze jakikolwiek sens. Na pewno należy budować już teraz plany awaryjne, na wszelki wypadek, gdyby europejski domek z kart zaczął się walić na głowy swoich twórców.